Minigolf. Dzisiaj postanowiliśmy sobie zagrać w minigolfa, który znajduje się obok sklepu z pamiątkami. Minigolf jest okropnie fajny. Zaraz wam wytłumaczę. Jest 18 dołków. Dostajecie piłki i kije i chodzi o to, żeby wrzucić piłki do dołków, jak najmniej razy uderzając w nie kijem. Żeby piłka dostała się do dołka, musi przejść przez małe zamki, rzeki, zakręty, górki, schodki, coś niesamowitego. Tylko pierwszy dołek jest łatwy. Najgorsze, że właściciel minigolfa nie pozwala nam grać, jeżeli nie ma z nami kogoś dorosłego. Więc razem z Błażejem, Fortunatem, Mamertem, ale z niego głupek, Ireneuszem, Fabrycą i Kosmą, którzy mieszkają ze mną w pensjonacie, poprosiliśmy mojego tata, żeby poszedł z nami na minigolfa. Nie. Powiedział tata, który czytał gazetę na plaży. Ojejku, chociaż raz niech pan będzie miły. Powiedział Błażej. Ojejku, jejku. Wołali inni, a ja zacząłem płakać i powiedziałem, że jak nie pogram sobie w minigolfa, to wypożyczę rower wodny i popłynę daleko, bardzo daleko i więcej mnie nie zobaczą. Coś ty, powiedział Mamart, ale on jest głupi, żeby wypożyczyć rower trzeba przyjść z kimś dorosłym. Eee tam, powiedział Kosma, który mnie denerwuje, bo zawsze chce zwrócić na siebie uwagę. Ja nie potrzebuję roweru, mogę sobie popłynąć bardzo daleko kraulem. Takżeśmy stali dookoła taty i rozmawiali, aż w końcu tata zmiął gazetę, rzucił ją na piasek i powiedział: Dobrze, już dobrze, idziemy. Mam najmilszego tatę na świecie. Powiedziałem mu o tym i pocałowałem go. Kiedy właściciel minigolfa nas zobaczył, nie bardzo chciał pozwolić, żebyśmy grali. No to myśmy zaczęli krzyczeć: ojejku, jejku! I wtedy się zgodził, ale powiedział tacie, że ma nas dobrze pilnować. Ustawiliśmy się przed pierwszym dołkiem, tym co jest strasznie łatwe i tata, który umie mnóstwo rzeczy, pokazał nam jak trzymać kij. – Ja wiem! – zawołał Kosma i chciał zacząć grać, ale Fabrycy powiedział, że niby dlaczego miałby być pierwszy. – No to w porządku alfabetycznym, jak w szkole, kiedy nas pyta pani! – poradził Błażej, ale na to ja się nie chciałem zgodzić, bo Mikołaj w alfabecie jest strasznie daleko – no i w szkole to fajnie, ale przy minigolfie to niesprawiedliwe. A potem przyszedł właściciel minigolfa i powiedział tacie, że musimy zacząć wreszcie grać, bo ludzie czekają w kolejce. Zacznie Mamert, bo jest najgrzeczniejszy, powiedział tata. Mamert poszedł i walnął kijem w piłkę, która wyleciała w powietrze, przeleciała nad parkanem i uderzyła w samochód stojący na drodze. Mamert zaczął płakać, a tata poszedł po piłkę. Dość długo nie wracał, bo w samochodzie był jakiś pan, i ten pan wysiadł z samochodu i zaczął rozmawiać z tatą, strasznie wymachując rękami. A ludzie przyszli, żeby na nich popatrzeć, i śmiali się. Chcieliśmy grać dalej, ale Mamer siedział na dołku, płakał i mówił, że nie wstanie, dopóki mu nie oddamy piłki, i że wszyscy jesteśmy wstrętni. A potem przyszedł tata z piłką, ale nie wyglądał na zadowolonego. Postarajcie się trochę uważać, powiedział. Dobrze, zgodził się Mamert. Niech mi pan da piłkę. Ale tata nie chciał. Powiedział Mamertowi, że na razie wystarczy, że będzie grał kiedy indziej. To się Mamertowi nie spodobało. Zaczął wierzgać nogami na wszystkie strony i krzyczeć, że wszyscy go wykorzystują i w takim razie on idzie po swojego tatę. I poszedł. Teraz ja, oznajmił Ireneusz. Nie, mój drogi, powiedział Fortunat, teraz ja będę grał. Więc Ireneusz przyłożył Fortunatowi kijem w głowę. Fortunat rąbnął Ireneusza w ucho i wtedy pędem przyleciał właściciel. No, zawołał do mojego tatę. Zabieraj pan te bachory, ale szybko, bo ludzie czekają. Tylko grzecznie, powiedział tata. Te dzieci zapłaciły, żeby grać i będą grały. Brawo, zawołał do taty fabrycy. Niech pan mu powie. I wszystkie chłopaki trzymały stronę taty, oprócz Fortunata i Ireneusza, którzy zajęci byli walką na kij i na pięści. – Ach tak? – powiedział właściciel. – A jeśli zawołam policjanta? – Proszę, niech pan woła! – powiedział tata. – Zobaczymy, komu przyzna rację! No i właściciel zawołał policjanta, który stał na drodze. – Lucian! krzyknął. I policjant przyszedł. – O co chodzi, Erneście? – zapytał. – O to! – odpowiedział właściciel. Że ten osobnik nie daje innym grać. Tak, powiedział jakiś pan. Od pół godziny czekam na pierwszy dołek. W pańskim wieku? Zapytał tata, nie ma pan nic lepszego do roboty? Co proszę? Powiedział właściciel. Jeśli minigolf się panu nie podoba, to nie powód, żeby zniechęcać innych. A właśnie, powiedział policjant, przed chwilą jakiś pan złożył skargę, bo piłka od minigolfa porysowała karoserię jego samochodu. To jak to jest z tym pierwszym dołkiem? Można grać czy nie? Zapytał pan. Co stał w kolejce. A potem przyszedł mamert ze swoim tatą. To on! Krzyknął mamert do swojego taty, pokazując na mojego tatę. Tak! powiedział tata mamerta. Słyszałem, że nie pozwala pan mojemu synowi bawić się z kolegami. A potem tata zaczął krzyczeć. Właściciel minigolfa zaczął krzyczeć. Wszyscy zaczęli krzyczeć. Policjant gwizdał, i w końcu tata zabrał nas do domu, i tylko Kosma był niezadowolony. Mówił, że jak nikt na niego nie patrzył, wbił piłkę do pierwszego dołka jednym uderzeniem ale ja jestem pewny, że to bujda. W ogóle tośmy się fantastycznie bawili i postanowiliśmy przejść jutro, żeby spróbować drugiego dołka. Nie wiem tylko, czy tata się zgodzi iść razem z nami.